10 przykładów życia po śmierci w różnych kulturach. Egipt. Egipcjanie przywiązywali ogromną wagę do przetrwania ciała po śmierci. Uważali, że w czasie śmierci człowiek rozpada się na dwa pierwiastki. Ka, czyli sobowtór ziemskiego ciała, duchowa osobowość, i Ba, dusza przedstawiona jako ptak z wielką głową. Ponieważ Ka miała potrzebować po śmierci ciała, dlatego mumifikowano zwłoki, budowano wielkie grobowce i malowano sceny z życia zmarłego na ścianie, aby Ka mogła powrócić i cieszyć się życiem po śmierci, tak jakby wciąż była wśród żywych. Grecja. Według mitologii greckiej zmarły trafiał do Hadesu. Zmarłemu wkładano do ust obola, aby mógł zapłacić Charonowi za przewóz przez rzekę Styx. Obol to oczywiście moneta grecka, z kolei Styx to rzeka płynąca przez krainę umarłych. Personifikacją śmierci był bóg Thanatos, brat snu, Hypnosa. Jedną z funkcji boga Hermesa było prowadzenie dusz zmarłych do krainy zmarłych. Najgorsi przestępcy trafiali do Tartaru, natomiast dobrzy za życia trafiali na pola elizejskie. Czyli widzimy znany podział na niebo i piekło. Wikingowie. Według Wikingów istnieją trzy krainy, do których możemy udać po śmierci. Pierwszą jest pełna wszelkich przyjemności Valhalla, do której idą osoby poległe w boju, stając się Enheriarami. Mają oni trenować i czekać na nadejście Ranga Roku, kiedy to staną do ostatecznego boju u boku Odyna przeciwko olbrzymom z Lokim na czele. Drugą jest Folkvang. Są to zaświaty Vanów dla poległych bohaterów rządzone przez boginię Freję. Trzecią jest Helheim. Jeden z 9 światów. Trafiają tam osoby zmarłe z powodu chorób, starości itp. Rządzi tam bogini Hel, córka Lokiego, bogini śmierci. Osoby, które trafią do Helheimu, prawdopodobnie nie będą brały czynnego udziału podczas Ragnaroku. Znowu widzimy jakieś tam podobieństwa do religii abrahamicznych, w tym przypadku do islamu, o którym opowiem. Bo polegli w boju mają specjalne miejsce w zaświatach. Z kolei Ragnarok do złudzenia przypomina naszą abrahamiczną apokalipsę, w trakcie której Michał Archanioł stawi czoła Lucyferowi, tak jak u Wikingów Odyn stawi czoła Lokiemu. Słowianie. W świetle analogii antropologicznych wynika, że według Słowian elementów duchowych było w człowieku więcej niż tylko jeden, a ich losy pośmiertne były różne. Według jednej z bardziej popularnych koncepcji wyodrębniono dwie zasadnicze formy składowe ducha – duszę jaźni i życia. Jeden z tych pierwiastków jako iskra Boża stanowił reinkarnowany element życia, który po śmierci powracał na ten świat, by się odrodzić. Drugi przenikał na inną płaszczyznę bytowania lub też był odsyłany jak najwcześniej do Navi, by zjednoczyć się z przodkami. Navia to oczywiście słowiańska kraina umarłych. Majowie i Aztekowie. Często składane były w tych państwach ofiary z ludzi, zwykle jeńców wojennych, lecz nie brakowało też ochotników, którzy chcieli dostąpić tego zaszczytu z powodu rozległej już choroby bądź z powodu bardziej osobistych. Otóż śmierć ich była konieczna do zadowolenia bogów. Złożenie się w ofierze było zaszczytem i można było dostąpić lepszego życia po śmierci. Jak jednak wyglądało to życie po śmierci? Tego niestety nie wiemy. Toltekowie. Tutaj sprawa nie jest taka oczywista. Polega na obecności istoty śmierci po naszej lewej stronie na wyciągnięcie ramienia. Jest ona myśliwym, wyczekującym na dobry moment wyciągnięcia nas z ciała, by zapoczątkować nowe życie. Według wierzeń Tolteków trzeba ciągle pamiętać o niej i traktować ją jako swego doradcę, którego możemy o wszystko zapytać. Buddyzm. Buddyzm, podobnie jak na przykład hinduizm, naucza o reinkarnacji. Jednak równocześnie odrzuca koncepcję niezmiennej duszy.
po śmierci fizycznego ciała następuje rozpad człowieka na 5 składników. Forma materialna, uczuciowa, rozum, wola i świadomość. Jedynie karma danego człowieka przeniesie się do przyszłego wcielenia. Zwolennicy tej koncepcji, przyjętej zarówno w buddyzmie tybetańskim, jak i w zen, mają jeszcze bardziej wysublimowaną teorię. Jednak najbardziej szczegółowe nauki o procesie rozpadu związanym z umieraniem opisane są w teorii Vajrayany, gdzie po owym procesie następuje stan pośmiertny bardo. Cała ta teoria jest bardzo rozbudowana i szczegółowo opisuje, w jaki sposób przebiega śmierć, a następnie rozpad ciała. Otóż jeśli chcecie o tym poczytać, to polecam Wam proces umierania w teorii Vajrayany. Jest to dostępne w internecie, każdy zainteresowany może się zapoznać. Judaizm. Po rozłączeniu z ciałem dusza ludzka, czyli nefesz, wstępuje do Szeolu, otchłani. Księgi Starego Testamentu zachowują ślady ewolucji wiary w to, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Pierwotnie przebywanie duszy w Szeolu rozumiano jako trwanie w stanie braku jakiejkolwiek aktywności, snu, zapomnienia przez Boga. W okresie niewoli babilońskiej stopniowo rodziła się wiara w to, że Bóg ma władzę nad zmarłymi w Szeolu. Podkreślana przez judaizm jedność duszy i ciała doprowadziła do powstania doktryny o zmartwychwstaniu powszechnym podczas końca świata. W ruchu Kabała pojawia się wiara w reinkarnację. Katolicyzm. W katolicyzmie rozwijana jest myśl Arystotelesa i świętego Tomasza, głosząca, że człowiek to jedność duszy i ciała. Dusza jest formą człowieka, która ze substancji tworzy jego ciało. W zmartwychwstaniu dusza na nowo organizuje substancję człowieka mającego zarówno duszę, jak i ciało. Po śmierci dusza ludzka podlega sądowi szczegółowemu, po której otrzymuje ona natychmiast zapłatę za swoje czyny, bezpośrednie wejście do wiecznej szczęśliwości w niebie, bądź umożliwiające jej oczyszczenie w czyśćcu albo potępienie wieczne. Tajemnica życia pośmiertnego dopełni się wraz z sądem ostatecznym. Wtedy to ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. To zmartwychwstanie będzie miało charakter powszechny. Po nim sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy, będą królować na zawsze z Chrystusem. Według teologów katolickich od czasów apostolskich Kościół modli się za zmarłych przebywających w czyśćcu, pamiętając o nich szczególnie przy składaniu ofiary eucharystycznej. Szczególnym czasem tych modlitw jest dzień zaduszny i tradycyjnie cały listopad. Islam. W islamie śmierć jest przejściem z jednego życia do drugiego. Podobnie jak w chrześcijaństwie wierzy się, że tylko Bóg ma prawo odebrać życie, ponieważ to On je dał. Islam nie uznaje eutanazji ani samobójstwa z tego właśnie względu. Dlatego samobójca, choćby robił to rzekomo w imię religii, nie tylko nie ma statusu męczennika, ale wręcz odstępcy od wiary, jako że uzurpował przywilej należny tylko Bogu. Decydowanie o życiu własnym, a czasem innych ludzi bezprawnie. To jest opinia akceptowana przez część teologów prawa w islamie. Zdania są podzielone wśród nich co do tego, czy samobójca jest tylko grzesznikiem, czy bluźniercą, w zależności od motywów działania. Jednak większość uważa pierwszą opcję za słuszną. Aborcja jest dozwolona, ale tylko do 3 pierwszych miesięcy, gdyż muzułmanie wierzą, że człowiek otrzymuje duszę po upływie tego czasu. Od tego momentu można uznać, że rozpoczęło się życie nowej istoty ludzkiej. Co więcej, aborcja jest dopuszczalna tylko w przypadku konieczności, jak na przykład zagrożenie życia lub zdrowia matki, wynikające ze skomplikowanej ciąży. Istnieją jednak wyjątki. Jednym z nich jest aborcja w razie konieczności, innym zaś kara śmierci za najcięższe zbrodnie. Niemniej jednak, tylko wyrok sądowy o mocy prawnej, poparty niezbitymi i autentycznymi dowodami oraz zeznaniami naocznych i prawdomównych świadków, może być podstawą do zastosowania kary śmierci. Nie inaczej. Tam, gdzie prawo zwyczajowe nie koliduje z prawem religijnym, można stosować się do prawa zwyczajowego. Według wierzeń muzułmanów, po śmierci dusza spotyka dwóch aniołów śmierci. Mankara i Nakira. Aniołowie zadają jej pytania o przebieg życia. Dusze ludzi bogobojnych są pozostawione w spokoju i mogą oczekiwać na sąd ostateczny. Dusze grzeszników poddawane są torturze grobu, która jest niejako wstępem do męk
piekielnych. Dusze tych, którzy zginęli w wyniku prześladowania za wiarę, idą prosto do raju. Strefa pomiędzy rajem, piekłem i niebiosami to barzach. Jest czymś w rodzaju katolickiego czyśćca. Sam raj to jeszcze coś innego niż niebiosa, których jest siedem. To jest siedem sfer niebieskich, ponad którymi znajduje się raj. Wierzący grzesznik po odbyciu kary w piekle ma szansę na raj, a jeśli nie idzie do raju, to wychodzi z piekła i trafia do pierwszego nieba według islamu sunnickiego. Według Koranu każdy człowiek, nawet zbrodniarz, zasługuje na pogrzeb, który powinien odbyć się najpóźniej dobę po zgonie. Ceremonia pogrzebowa to krótka modlitwa oraz pochówek. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!